Cześć, witajcie w 35. odcinku moich nagrań. Wyobraźcie sobie wielki, okrągły kamień, przeraźliwie ciężki. Chcemy go ruszyć z miejsca. On leży na ziemi. Pierwsze pchnięcie, pierwsze ruszenie, żeby on w ogóle ruszył z miejsca, wymaga od nas niezwykle dużej ilości energii, bo później jak on już go pchniemy, te pierwsze pchnięcie będzie za nami, później żeby on się toczył, on się będzie przez jakiś moment toczył sam, ale żeby się toczył permanentnie cały czas, to co jakiś czas musimy leciutko go pchnąć i on się będzie toczył. Już nie będzie potrzebna tak duża energia jak na samym początku. On będzie sobie się toczył, my go będziemy leciutko tam co jakiś czas, jak on będzie przystało, to dotykać i on będzie toczył, ile będziemy chcieli. Najważniejsze jest to, że najwięcej energii wykorzystaliśmy na samym początku, później już jest trochę mniej. I to jest analogiczne do tego, co sobie na przykład postanowimy robić regularnie. Na przykład ktoś sobie postanowi ćwiczyć codziennie regularnie. Na przykład postanawia sobie robić codziennie 100 pompek. I robi te 100 pompek, powiedzmy, przez miesiąc. I później nadchodzi czas, że ma więcej obowiązków, ma dużo spraw do załatwienia i nie masz tyle czasu. Tak jak mówiłem, początki są najtrudniejsze. To jest nie tylko prawo fizyczne, ale też to prawo dotyczy naszego umysłu. Początek jest strasznie trudny, żeby zacząć, ale później już jakoś idzie. Jednak nie przestawajmy, bo jak przestaniemy, to znowu będziemy musieli ruszyć ten kamień od początku, czyli to, żebyśmy rozpoczęli znowu ćwiczyć, powiedzmy, te pompki jeszcze raz, znowu nam przyjdzie z dużym ciężarem, tak? Z dużym wysiłkiem nam to przyjdzie zrestartować znowu tą regularną pasę, że ćwiczyliśmy codziennie te 100 pompek. Ale tak jak mówiłem, nieraz nie mamy czasu na to, dlatego nie przestawajmy kompletnie, ale na przykład jak mamy chwilę czasu, zróbmy chociaż 10 pompek, 5 pompek. Wtedy nasz mózg, jak to jest na tej samej zasadzie jak z tym kamieniem, on cały czas będzie pracował, on cały czas będzie myślał, że my robimy regularnie. My nie wypadniemy z tego rytmu. I to jest najważniejsze. Możesz ten kamień pchnąć szybciej, czy zrobić 100 pompek, ale możesz pchnąć go wolno, bo nie masz akurat energii, czyli to jest analogiczne do tych 5 pompek, powiedzmy. Troszeczkę, ale ten kamień się cały czas toczy. Nie wypadamy z rytmu. I nasz mózg traktuje to, że nie będziemy musieli zaczynać czegoś od początku. I tak samo jest na przykład z nauką, nie wiem, języka czy czegokolwiek. Jak się uczymy czegoś przez godzinę, nagle przychodzi czas, że nie mamy po prostu czasu na to, żeby uczyć się tą godzinę, to uczmy się chociaż te 5 minut, bo nasz mózg dostaje informację, że dalej regularnie się uczymy. Codziennie 5 minut, nie godzina, jak było wcześniej, ale 5 minut. A później, jak będziemy mieli więcej czasu, powrócimy do tych standardów godziny. Ale nie będzie nam ciężko wydłużyć ten czas, bo cały czas nasz mózg będzie w tej dobrej pasie, w tym transie, w tym rytmie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Miłego wieczoru. Właściwie noc. Hej.